Cześć, ja nazywam się Mariusz, a to jest mój kurs wprowadzenie do kolekcji C-Sharp. W tym rozdziale nauczysz się korzystać z listy. Dowiesz się, że listy są bardzo podobne do tablic, ale można zmieniać ich rozmiar. To sprawia, że listy są bardzo przydatne do przechowywania danych, gdy nie wiesz, ile elementów będziesz musiał przechować w momencie tworzenia. Kolekcji. Lista automatycznie rozszerza się i kurczy w zależności od zawartości. I po utworzeniu obiektu listy możesz w łatwy sposób wstawiać elementy, usuwać wybrane z dowolnego miejsca, podglądać ich zawartość, a nawet przenosić z jednego miejsca w inne. Pokażę Ci, jak pomimo tej różnicy zasady kodowania za pomocą list i tablic są bardzo podobne gdy po raz pierwszy spróbujesz wyszukać przedmioty w kolekcji.